Agnieszka Zaręba, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w studiu gościmy pana Henryka Kowalczyka, ministra w Kancelarii Premiera oraz twórcę programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiamy o programie Rodzina 500+. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie ministrze, tylko dzisiaj w Katowicach, Lublinie, Olsztynie i Rzeszowie odbywają się konsultacje społeczne, a do 22 stycznia we wszystkich urzędach wojewódzkich odbędą się takie spotkania w sprawie programu Rodzina 500+. Co to dokładnie da rodzicom i w jaki sposób oni będą mogli na tym skorzystać? No, dokładnie rodzicom da 500 zł na każde drugie i następne dziecko w rodzinie, bez względu na dochód rodziny, oraz na pierwsze dziecko też 500 zł miesięcznie w przypadku, kiedy rodziny są uboższe, to znaczy takie, które mają dochód na osobę poniżej 800 zł. Jeśli w rodzinie byłoby dziecko niepełnosprawne, to ten dochód, to kryterium dochodowe jest nie 800 zł, a 1200 zł. W jaki sposób miałyby być przekazywane te pieniądze? Te pieniądze będą przekazywane za pośrednictwem samorządów gminnych na wniosek rodziców. I stąd konsultacje te, które się odbywają, głównie na te konsultacje zapraszani są przedstawiciele samorządów gminnych po to, aby omówić sposób realizacji tego programu, sposób wypłaty tych świadczeń. A czy to jest tak, że cały ten program jest konsultowany razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych? To znaczy, gospodarzem tej ustawy, tego programu jest oczywiście Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej, Pracy i Polityki Społecznej i stąd ministerstwo organizuje te konsultacje. Ono będzie realizatorem też i odpowiedzialnym ministrem będzie pani minister Elżbieta Rafalska za ten program. To jest oczywiste, że w rządzie ministerstwa działają w poszczególnych dziedzinach. Jaki jest koszt dla budżetu państwa takiego programu? Całoroczny koszt szacowany jest na ponad 22 miliardy złotych. W tym roku będzie to niepełny rok, czyli jest to około 16 do 17 miliardów. Czyli faktycznie jest szansa, że lada chwila ten projekt faktycznie zostanie wprowadzony. Tak. Kiedy rodzice dostaną pierwsze pieniądze? Znaczy, tu jest jeszcze problem właśnie i konsultacji, decyzji wdrożenia przez samorządy, ale będzie to albo już za kwiecień, a najpóźniej za maj. Kwota jest spora i sporo się o tym dyskutuje. Czy pana zdaniem budżet państwa na dłuższą metę to udźwignie? Czy nie będzie tak, że na przykład po kilku latach trzeba będzie się wycofać z tego projektu? No, nie sądzę, dlatego że ten program to też jest programem, który będzie pobudzał gospodarkę, bo przecież te pieniądze, które rodzice otrzymają, to nie zostaną schowane do skarpety, tylko będą wydane na rynku. Stąd też liczymy na to, że dzięki temu programowi ono jakiś ułamek procenta wzrośnie produkt krajowy brutto i wzrosną wpływy podatkowe, a więc to powinien być taki program, który będzie napędzał gospodarkę. A w jaki sposób rząd zamierza zapobiec marnotrawieniu środków? Rodzice będą otrzymywali te pieniądze, natomiast pojawiają się obawy, czy nie będą po prostu wykorzystywane w inny sposób te pieniądze? Jest taki zapis w projekcie ustawy, który upoważnia gminy do kontroli. W przypadku podejrzeń to naprawdę są ułamki procenta osób, rodzin takich, które mogą źle wykorzystywać i wtedy gmina ma prawo zamienić świadczenie gotówkowe na świadczenie rzeczowe. To oczywiście będzie wymagało wysiłku i pracy, ale taki system jest już teraz stosowany w opiece społecznej, że jeśli gmina pomaga za pomocą pomocy społecznej rodzinie, a ta rodzina źle wykorzystuje pieniądze, to też nie wypłaca się gotówki, tylko robi się to w postaci rzeczowej. Taki to się praktykuje i to nie jest nic nadzwyczajnego. Naprawdę dotyczy to ułamka procenta, dosłownie ułamka procenta takich rodzin. Bo już przy wprowadzaniu becikowego pojawiły się takie głosy, że może to wzmagać patologię, może to być dla tych niższych warstw społecznych takim wabikiem, żeby te dzieci się rodziły, a później na przykład zostawały oddawane do domu dziecka. Czy teraz nie ma takiej obawy? To jeśli taka byłaby obawa, no to dodatek jest na dziecko, które jest w rodzinie, a nie które jest w domu dziecka, więc absolutnie nie jest to. A jeśli przez to, że jakaś rodzina podejmie decyzję o kolejnym dziecku, bo ma zabezpieczony byt materialny, to będzie też realizacja jednego z celów demograficznych. My mamy najgorszą demografię w tej chwili, no, realnie na świecie. Jest nas naprawdę mało, wymieramy. Jeśli to będzie taki impuls demograficzny, to bardzo dobrze, to też jest jeden z celów tego programu.
W takim razie miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda się go wprowadzić. Pierwsza data, pierwsi rodzice kiedy otrzymają pieniądze? No ja jestem przekonany, że maj to będzie najpóźniej. I środki będą przeznaczone dla dzieci do 18 roku życia. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Dziękujemy.